Zakończyło się spotkanie numer 1 szóstej kolejki halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie. Pomorzanin Toruń, start 1954 Gniezno. Gnieźnianie po minimalnej przegranej z Grunwaldem Poznań przyjechali do Torunia z chęcią sprawienia niespodzianki. Pierwsza kwarta to atomowe wejście Pomorka. Kwarta kończy się 4-0. Kwarta druga należy do Startu, który zdobywa 4 bramki, Pomorek tylko jedną. Pomorzanin wygrywa to spotkanie 10-5, jest to mecz z kategorii podobającej się kibicom. Trenerom raczej nie, ci ostatni będą mieli wiele do powiedzenia na pomeczowej odprawie. Pomorzanin Toruń jest drugą drużyną meldującą się w półfinałach. Następne spotkanie Pomorek rozegra w Poznaniu z Wartą Poznań. Natomiast Start zmierzy się w Derbach Gniezna ze Stelą. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Jak zawsze namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam. Mariusz Stypczyński.